Niech będą z wami wszystkim. Z duchem twoim. Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela z tajnego sprowadzenia Najświętszej Eucharystii, w czasie której będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i powrót do zdrowia dla Jana Bodylskiego, a także za świętej pamięci Stanisława Socha i o zdrowie dla Czesława. Święty Jan Chrzciciel, poprzedni pański, ten, który przygotowywał drogi dla Zbawiciela, staje dziś przed nami jako wzór i odwagi, i wzór pokory. Prosimy za jego przyczyną, byśmy nigdy sobą Boga nie przysłaniali, byśmy zawsze wskazywali na Zbawiciela, byśmy potrafili wśród tych wszystkich dróg, które Bóg nam wyznacza w naszym życiu, wskazywać i iść tą drogą, która zawsze innym będzie wskazywała Boga. Prosimy o to Świętą Bożą Rodzicielkę Maryję, by nasze życie całkowicie było oddane Bogu. A świadomi ułomności, grzechu, prosimy Boga o miłosierdzie. Panie Jezu, który jesteś Słowem Przedwiecznym, równym Ojcu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który zamieszkałeś pośród swego ludu dla jego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy. Doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, by przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. Posłuchajcie mnie wyspy, ludy najdalsze uważajcie. Powołał mnie Pan z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utajął mnie w swoim kołczaniu. I rzekł: Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga. Sławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił: To zbyt mało już jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela.
Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże. Bogu niech będą. Zbawię Cię, Panie, że to coś nie stworzy. Błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich sąsiadów,
całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecko? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto